zabawa się skończyła. Posłowie PiS-u myśleli, że problem ze zbożem przyjdzie, wyjdzie, odejdzie. I wiecie co? Nie rozwiązali problemu z napływem zboża z Ukrainy już od wielu miesięcy. Ciągle mówią, że taka jest sytuacja i nie da się nic zrobić. Więc zobaczcie, to jest posesja posła Marka Kuchcińskiego. Człowieka, który jest szefem Rady Ministrów. Szefem Biura Rady Ministrów. U Mateusza Morawieckiego. Marek Kuchciński. To jest jego dom rodzinny. A tutaj widzicie kilka ton plew po kukurydzy, które zostały tam wysypane. Zobaczcie, wkurzeni ludzie, którzy mówią od dłuższego czasu, blokując drogi, wychodząc, protestując przy granicy, powiedzieli jasno, jeszcze Polska nie zginęła. Wasza polityka rujnuje polskiego rolnika. I to przykręcone na bramę w posesji posła Marka Kuchcińskiego. Dlaczego? Bo posłom się w głowach poprzewracało. Oni nie są niby od decydowania. Oni, od czego oni są? Nic od nich nie zależy, a właśnie zależy. I właśnie ci posłowie z terenów, które są najbardziej dotknięte przywozem zbóż z Ukrainy, powinni pierwsi reagować na to, co się dzieje. I powinni działać, robić, naciskać na premiera, na ministrów, żeby wstrzymać ten niekontrolowany przywóz zbóż. Rolnicy się wkurzyli i pojechali. Wysypali plewy kukurydzy. Tutaj dokładnie to widzicie. I ja teraz mówię, że każdy poseł PiS-u powinien dostać takie coś pod bramę swojego domu. To nie jest tak, że odpowiedzialność za to będzie zbiorowa dla posłów, że dziś rolnicy mają problem. Że odpowiedzialność rozmyje się na partię. Nie. Pamiętajcie, za sytuację w kraju odpowiadają konkretni ludzie. I każdy poseł PiS-u powinien dostać czy coś takiego, czy przywiezione w Big Bagu plewy, a może właśnie zboże, żeby sobie coś z nim zrobili. Dlaczego? Bo dziś wielu z nas nie ma co z tym zrobić u siebie w gospodarstwie. Nie ma kupca, a jak jest, to za taką cenę, że po prostu szkoda sprzedawać. Więc zawieźmy to posłom PiS-u pod dom i niech oni to sprzedają. Niech oni mają z tym problem, a nam niech dadzą normalną cenę. Nie potrafią zorganizować normalnego handlu w kraju. Nie potrafią wpłynąć na porządek na rynku. To właśnie spotkało posła z Przemyśla. Zobaczcie, to plewy kukurydzy, na które dziś patrzy Marek Kuchciński u siebie na posesji. Bo miarka się przebrała. I każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, po co jest to państwo? Czy od nas jeszcze coś zależy? Czy jesteśmy po prostu tak tutaj wpuszczeni i mamy sobie radzić sami? Nie może tak być. Nie może tak być, że nie ma odpowiedzialnych za trudną sytuację w kraju. Ja sam, zastanawiając się nad tym, jaką formę protestu przybrać, mówiłem, stanie na ulicy, blokowanie dróg, tak naprawdę posłom na tym zależy. Więc jak ktoś mnie pyta, jaka forma jest dobra, to właśnie taka. By pokazać jasno, kto jest za to wszystko odpowiedzialny, kogo należy piętnować, na kim należy wymagać, na tych, którzy szli do władzy i mówili, że jak oni będą rządzić, to będzie lepiej. Pszenica potaniała od żniwo 500 zł za tonę. Kukurydza to tak samo, dramat. Rzepak? Jaka dzisiaj cena rzepaku? Ponad 3000 w żniwa, a dzisiaj co? 2000? 2200 można dostać? Kto może zapłacić? I posłowie PiS-u mówią, że od nich nie zależy, więc będą dostawali takie niespodzianki pod swoje domy, jak właśnie Marek Kuchciński, szef kancelarii premiera. Niech widzą bezpośrednio, co tutaj jest za problem. Spotkanie. Dzisiaj też organizujemy spotkanie pod Lublinem w Pełczynie o godzinie 18. Ja was na nie zapraszam. Lublin to miasto, gdzie my zrobiliśmy pierwszą konferencję na temat przywozu zbóż z Ukrainy. I dziś zaczynamy spotkania, rozmowy z rolnikami, którzy mają problem. Trzeba wspólnie podjąć decyzję. Co my dalej będziemy robić? Bo moja propozycja jest taka, żeby posłom PiS-u zawieźć pod dom nasz problem. Niech oni sami z tym coś zrobią. Bo tutaj już widać, że rozmowa do nich nie dociera. Tutaj widzicie zdjęcia
właśnie spod domu Marka Kuchcińskiego. Przywiezione plewy kukurydzy. Bo my dłużej już nie będziemy czekać. Dłużej już nie będziemy słuchać obietnic. Dłużej nie będziemy patrzeć na ich bezradność. Niech ludzie widzą, kto odpowiada za naszą trudną sytuację wprost. Niech każdy zobaczy, ich sąsiedzi niech zobaczą skuteczność ich działań. Bo w TVP pisowcy będą mówić, jest dobrze, jest pięknie, rolnictwo się rozwija. I to oglądają ich sąsiedzi, którzy rolnictwem się nie zajmują. Więc niech zobaczą naocznie, czy rolnicy są zadowoleni, czy jest problem. Bo według mnie jest problem. I dlatego dziś spotykamy się w Pełczynie o godzinie 18. Spotykamy się też na Kujawach w poniedziałek wieczorem. I będziemy rozmawiać, ustalać co dalej. Bo dzisiaj pszenica, dzisiaj rzepak, a jutro co? Ziemniaki, kapusta, jabłka? Wszystko nam przywieziecie z zagranicy? I powiecie, że nie można nic zrobić, bo Unia Europejska na to pozwoliła? Ludzie, to od czego jesteście wy? Ci, którzy pisaliście sobie na plakatach, że jak będziecie rządzić, to z rolnictwem będzie dobrze. Jest źle. I dziś Agrounia stoi w obronie polskiego rolnika. Agrounię budują rolnicy. My, ci, którzy ciężko tutaj pracują. Zobaczcie, ile roboty już odwaliliśmy. Nasi działacze w całej Polsce do tej pory. I taka podobna akcja była zrobiona przed Piątką dla Zwierząt. Wtedy posłowie PiSu zaczęli myśleć, ocknęli się, że to jednak oni ponoszą za to odpowiedzialność. I dziś trzeba im podobnego przypomnienia. My im nie zapomnimy. I nieraz nasi działacze pokazali, że się nie cofną. I wierzę, że dziś będzie dokładnie tak samo.